Moim priorytetem jako ministra obrony narodowej jest doprowadzenie do tego, żeby Wojsko Polskie było liczniejsze, żeby Wojsko Polskie było wyposażone w nowoczesny sprzęt, żeby warunki służby w Wojsku Polskim były jak najlepsze. Stąd też rozwijamy również Wojska Obrony Terytorialnej. Kiedy obejmowałem swój urząd, WOT, żołnierze WOT-u stanowili 7 tysięcy. Dziś już jest ponad 29 tysięcy, a więc dynamicznie ten najmłodszy rodzaj polskich sił zbrojnych się rozwija, z czego bardzo się cieszę. Myślę, że wszyscy z nas, szczególnie podczas pandemii, mogli spotkać żołnierzy w oliwkowych beretach i byli pod wrażeniem ich służby, ich zaangażowania, ich ofiarności. Również żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej są zawsze wtedy, kiedy jest taka potrzeba, jeśli chodzi o usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Ale podstawowym zadaniem każdego żołnierza, również żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej, jest podnoszenie umiejętności, jest szkolenie, jest obrona naszej ojczyzny. W związku z tym żołnierze szkolą się, w związku z tym żołnierze spędzają czas na poligonach, w ośrodkach szkoleń, tak jak tu, w tym toruńskim, WOT-owskim ośrodku szkolenia. A brałem udział w pokazie wieńczącym szkolenie dotyczące wyposażenia Wojsk Obrony Terytorialnej w przeciwpancerne pociski kierowane Javelin. To jest nowa broń, która trafiła na wyposażenie Wojska Polskiego. To jest broń skuteczna. To jest broń stanowiąca podstawę, jeżeli chodzi o ten rodzaj właśnie broni w wojskach Stanów Zjednoczonych, ale także w wojskach sojuszniczych, również stacjonujących w naszym kraju. Myślę tu o wojskach Zjednoczonego Królestwa. Bardzo się cieszę z tego, że żołnierze, z którymi miałem sposobność rozmowy, chwalili tą broń. Mówili o jej skuteczności, mówili o szkoleniu, mówili o tym, że jest to broń łatwa w obsłudze, że jest to broń, która pozwala im na szybkie zmienianie stanowisk. Zresztą takie szkolenie również ma na celu pogłębianie umiejętności związanych z zachowaniem się na polu walki. Widzieliśmy sekcję złożoną z 12 żołnierzy, która zatrzymywała atak przeciwnika. Widzieliśmy mobilność żołnierzy, widzieliśmy współdziałanie żołnierzy. Widzieliśmy również użycie kilku rodzajów broni, bo oprócz wspomnianych javelinów, przede wszystkim szkolenie dotyczyło właśnie użycia javelinów, były wykorzystane również warmate, a więc amunicja krążąca, wyprodukowana w Polsce, która już weszła na stan Wojska Polskiego. Szanowni Państwo, javeliny będą wykorzystywane przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej z brygad położonych na wschodzie naszego kraju. To jest też niezwykle istotne, jeżeli chodzi o cały system odstraszania ewentualnego agresora. Wojska Obrony Terytorialnej to, jak już powiedziałem, najmłodszy rodzaj polskich sił zbrojnych. To żołnierze, których zadaniem jest obrona Rzeczypospolitej we współpracy z wojskami operacyjnymi, a w wykorzystaniu właśnie tej broni kierowanych przeciwpancernych pocisków, Javelin, nasze zdolności, zdolności Wojska Polskiego, zdolności obronne znacznie wzrosły. Chcę też podkreślić, że będę konsekwentnie modernizował wyposażenie Wojska Polskiego, a więc Javeliny, które już trafiły na stan Wojska Polskiego, stanowią tylko jeden z etapów wyposażania Wojska Polskiego. Podobnie, jeżeli chodzi o bezzałogowe statki powietrzne, zarówno w formule amunicji krążącej, jak i w formule bezzałogowców, które są wykorzystywane wielokrotnie. Gratuluję tym, którzy zostali przed chwilą wyróżnieni. Gratuluję umiejętności i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję.